Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy, moi kochani. Witajcie. Jestem Magda i to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy. To jest taki nasz czas dla duszy, poranny czas dla duszy. Kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście. Naprawdę, z całego serca Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za każdą obejrzaną reklamę. Bardzo, bardzo z całego serca Wam dziękuję. Kochani, dzisiaj jest 3 kwiecień już, poniedziałek. Czas przez palce przebiega. I to tylko od nas zależy, jak my ten czas wykorzystamy. Gdzie my w tym momencie będziemy? To tylko my wiemy, czego chcemy. Także kochani, skupiamy się na tym tu i teraz. Wszyscy tak mówią, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. Ale po co? Po to, że tylko i wyłącznie to może dać nam szczęście i to nada naszemu życiu sens. Bo będąc w przeszłości, tam już nic nie zrobimy. Totalnie nic. Będąc w przyszłości, też nic nie zrobimy. Możemy sobie wykreować naszą przyszłość, ale będąc w tu i teraz. W momencie, kiedy będziemy tak naprawdę w tym tu i teraz, będziemy tak naprawdę żyć. Bo przeszłość już była. Przeszłość to tajemnica. My mamy tu i teraz. Mamy dzisiaj. Mamy każdą chwilę. Doceniajmy. Doceniajmy każdą chwilę naszego życia. Bo może być tak, że za 10 lat usiądziesz i jejku, ja przecież nie żyłam. Skupiałam się zupełnie na czymś, co odbierało mi doświadczenie tego teraz. Wiecie, piękne to jest, bo czasami przyślecie mi śpiewy ptaków. Jak tydzień temu dostałam od pewnej duszy. Słuchajcie, poszła sobie do lasu, a w lesie po prostu jak z bajki las. Ptaki śpiewały jak na zamówienie, jak na koncercie. Przecież tu nie trzeba dużo. Naprawdę. Ogromna wdzięczność, ogromna lekkość. Kochani, dzisiaj będzie troszeczkę krótko, bo oczywiście mi się pospało. Ale będzie. Wiecie, ta wdzięczność za to tu i teraz, to doświadczenie teraz jest tak ważne, że sobie nawet nie zdajemy sprawy, bo będąc w przeszłości, rzadko kiedy siedzimy w tych dobrych rzeczach, rozpamiętujemy to, co było złe, to, co nas skrzywdziło, a będąc w przeszłości, siedzimy w tych troskach. Kochani, nie używamy słowa martwimy się. Bo jak się o coś martwicie, to właśnie tą energię zamartwiacie. A jak coś zamartwiacie, to czynicie tym martwym. A jak czynicie to martwym, no to wiadomo, tak? To uśmiercacie tą energię. Więc odrzucamy ze swojego słownika słowo martwić się. Martwić się, masakra, nie ma tych słów. I wiecie co jeszcze często? Jak piszecie do mnie, to piszecie pieniążki. To nie są pieniążki. To nie są te nasze takie drobniutkie, takie słodziutkie pieniążki. Pieniądz to jest bardzo poważna energia. Jest energia Ziemi i to jest bardzo, bardzo poważna energia. Ale wracajmy do tego szybciutko tu i teraz. Będąc w tu i teraz, jesteśmy w stanie faktycznie doświadczyć naszego życia. Bo wiele doświadczeń przebiega koło nas. My ich nawet nie zauważamy, bo jesteśmy nie wiadomo gdzie myślami. Ja tu tak mówię, ludzi można tak podzielić na 3 grupy. Ci, co są w przeszłości, ci, co są w przyszłości i na tych, co są faktycznie w tu i teraz. Słuchajcie, nie, w ogóle nie myślę o przyszłości, co będzie. Staram się oczywiście, nie martwię się,
nie zamartwiam tej przyszłości. Jak już myślę o przyszłości, to myślę kreując ją. Co ja będę robić za 5 lat? Na przykład. Tak sobie myślę czasami. Gdzie ja, w jakim miejscu będę? I wyobrażam sobie siebie. Gdzie ja będę? Albo co może w wakacje zrobię? I tutaj sobie tak pomyślę, że gdzieś leżę, opalam się, wypoczywam. W ten sposób, tylko i wyłącznie. A tak doświadczam dnia. Jadę tramwajem, to oglądam sobie kamienicę, patrzę na to wszystko. Idę drogą, to zazwyczaj idę i dziękuję za to, że idę, za to, że mam siłę, że moje nogi mnie niosą, za to, że widzę. I zupełnie to wszystko inaczej wygląda. Kochani, co karty chcą nam na dzisiaj powiedzieć? Na 3 kwietnia. Co chcecie nam karty powiedzieć? Co nam chcą powiedzieć? Co nam karty chcą powiedzieć? Nie ma powodu do zmartwień. Jeżeli zadajecie sobie jakieś pytanie, widzicie, nawet w kartach ktoś to napisał, że nie ma powodu do zmartwień, no bo się nie martwimy. Tak, kochani. Nie zamartwiamy się. Dajemy sobie i energii, czas. Twoje zmartwienia i wątpliwości związane z zadanym pytaniem są bezzasadne. Bóg i Twoje anioły trzymają rękę na pulsie i wszystko zakończy się zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Obsesyjne rozmyślanie nad tą sytuacją w niczym nie pomoże. Energia strachu i zmartwień tylko spowolni ostateczne zamanifestowanie się Twoich pragnień. Wizualizuj pełne miłości i szczęścia rezultaty oraz dbaj o to, żeby Twoje myśli były nieustannie pozytywne. Już niedługo będziesz zachodził w głowę, jakim cudem w ogóle się o cokolwiek martwiłeś. Widzicie? Właśnie o to chodzi. Żeby całkowicie się nie martwić. I wiecie, często jest tak, że wysyłamy jakąś intencję, dajemy aniołom, prosimy Boga, żeby nam pomogli. I mamy jakąś intencję. I wysyłamy to. I co robimy? I co 5 minut myślimy. Co 5 minut myślimy. Czy to się uda, czy to się nie uda. Czy to się zadzieje, czy to się nie zadzieje. Jak to zrobić? Czy ja już wyzdrowieję? Czy ja już to dostanę? Czy ja już zmienię tą pracę? Dajcie czas, energii popracować. Skupcie się na tym tu i teraz. Obieracie ziemniaki i skupiacie się na obieraniu ziemniaków. Z wdzięcznością za to, że macie ziemniaka do obrania, za to, że macie ręce, za to, że jest nóż, że można tego ziemniaka obrać. Włączajcie sobie jakąś muzykę, taką, która pozwoli Wam uspokoić się. Wejść w stan takiej błogości. Popatrzcie na to sobie. Często jest tak, że jeżeli jakieś zdarzenia są, które wzbudzają w nas obawy, wiecie, zawsze sobie pomyślcie, co się w najgorszym przypadku zadzieje, jak to się nie stanie. Jeżeli dalej będziesz żyć, to wszystko jest możliwe. Zawsze się tak pytajcie, co w najgorszym przypadku się zadzieje? I zobaczycie, że wcale to nie jest aż taki tragiczny przypadek, że nie można myśleć pozytywnie, albo że trzeba troszczyć się o to, albo wysyłać temu energię zamartwiania. Nie wolno, nie róbcie tego. Ufajcie, oddajcie swoje prośby Bogu, aniołom, archaniołom, swoim opiekunom. Niech oni to robią. Tylko co 5 minut nie pytajcie, czy już to gotowe. Kochani, dziękuję już na dzisiaj. Dziękuję. Wysyłam buziaki, wysyłam uściski. Życzę Wam cudownego dnia w tu i teraz. Bądźmy w tym tu i teraz. Przytulam. Magda.